Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Dzisiaj mamy wtorek i co tutaj się dzisiaj wydarza? Dzisiaj Lia ma urodziny, w związku z tym będziemy musieli zanieść jej oczywiście prezent, ale najważniejsza rzecz, którą będziemy, słuchajcie, mieli do roboty, to jest oczywiście wyłowienie legendarnych ryb, którą tutaj będziemy musieli ogarnąć. Także został nam Glacier Fish Junior, Radioactive Carp i The Legend 2. Ja już mniej więcej sprawdziłem, co, gdzie, jak ma być. I okazuje się, że jednak ryby możemy łowić od jakiej tylko chcemy, tak na dobrą sprawę, porze dnia, etc. Więc po prostu mieliśmy chyba pecha ostatnio i nam nic zupełnie nie wpadło. W każdym razie, dzisiaj słuchajcie, ogarniemy tak szybciutko wszystko, zobaczymy, bo widzę, że też nam kifruty tutaj wyrosły w sporych ilościach, wow, więc będzie trzeba to ogarnąć, także zobaczymy, widzę, że mamy też jeszcze kilka tutaj seedsów, więc też spoko opcja, tylko teraz tak, na razie chciałbym zostawić wszystkie rzeczy, których chyba nie zostawię, poczekajcie, ten Squirrel Helmet, to my musimy sprzedać, bo to mi tutaj tylko zawadza. Gdzie on jest? A! Ja go nie mogę tak sprzedać, okej. Dobra, ale sprzedajmy to. Okej, rybki tu sobie wrzucimy tutaj, także niech sobie tutaj będą i czekają na mnie. Karpia też możemy wrzucić. Jeszcze tak, sprawdźmy, jak wygląda sytuacja z winiaczami, ale tutaj widzę, że wszystko pięknie, ładnie, cacy się robi, więc jest okej. Wydaje mi się chyba, że powinniśmy zebrać owoc. Uła, ile rzeczy. Sympatycznie. No dobra, słuchajcie, tak podsumowując ten poprzedni odcinek, bo mówiłem wam odnośnie tego, że będziemy tam sobie kończyć, w sensie maksować grę do tyle, ile będziemy mogli, ja się też trochę nad tym zastanawiałem, a wiem, że lubicie oglądać Stardew, to po prostu będzie, aczkolwiek myślę też, że trochę inaczej do tego podejdę, mianowicie możliwe, że będziemy robić nawet tydzień na odcinku, który będzie trwać pół godziny, bo będziemy się skupiać tutaj głównie tylko na tym, żeby ukończyć po prostu część zadań i tak dalej, więc ja muszę sobie tam zobaczyć, co jest mi konkretnie potrzebne, więc jeszcze na razie Stardew będzie jak najbardziej. Aczkolwiek, od razu wam mówię, poczekajcie, czy ja wszystko zebrałem? Tak. Od razu wam mówię, że następną grą, za którą będziemy się brali, to będzie Graveyard Keeper. To jest bardzo podobna gra jak w przypadku Stardew Valley, z tym, że będziemy na cmentarzu. Tak, będziemy, to będzie symulator grabarza, coś w tym stylu, więc to za to na pewno się zabierzemy i ogarniemy, bo ta gra też była świetna. Co prawda było sporo rzeczy do roboty, jakby nie patrzeć, tam naprawdę trzeba było wysilić czasami szare komórki, żeby cokolwiek ogarnąć, więc zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie, jak to wszystko się potoczy. Ale dobra, okej. Teraz tak, zajrzyjmy może do slajmów. Chociaż tutaj w tych slajmach to tak na dobrą sprawę. Muszę poczytać chyba o tych slajmach jeszcze dokładniej, jak to tutaj powinno działać, bo I don't know. No dobra, tutaj nam się winko przerabia, jeszcze 3 dni z melona, etc., więc sympatycznie. Także tutaj, jeżeli też jeszcze chodzi, słuchajcie, o tą kwestię postarzania rzeczy, no to raczej na pewno będę tutaj używać i ogarniać kwestii związanej właśnie z tym. A czekajcie, tu nie mam żadnej... Tak mam wrażenie, że mi gdzieś truskawki wcięło, ale chyba nie. Czekajcie, bo się zgubiłem. O czymś mówiłem i oczywiście się wyłączyłem na chwilę. Pewnie mi się przypomni zaraz. Dobra, teraz tak, wsadzamy to tutaj, dobra, niech się ładnie robi, reszta pójdzie do odstrzału. Patrzcie, o czymś chciałem wam powiedzieć i oczywiście zapomniałem, no ale to jestem ja. Także pamiętacie, skończycie pewien wiek i jest już koniec kaplica, nie? Zdecydowanie, jeżeli chodzi o pamięć. No dobra, Krobusa, czyli tak, musimy jeszcze ogarnąć Lio, musimy ogarnąć jeszcze Dwarfa, jeżeli chodzi tutaj o nasze statystyki, więc jest ok. Także to raczej będzie do zrobienia, tutaj jeszcze zostawmy Oak Resin, właściwie to mogłem chyba zrobić kolejnego kega, jasne, więc od razu tam sobie wsadzimy. I Emeralda zostawimy tutaj, bo nam się nie przyda i ten hełm, ja go na razie chyba wrzucę tutaj do tych hełmów. Bo tutaj w ogóle, słuchajcie, będzie, mam wrażenie, że musimy zrobić porządek. Wiem też, że jest pewna szafka, którą możemy sobie użyć na spokojnie. A bo wiecie co?
Moment, może ja w ogóle wezmę te rzeczy i ja je od razu sprzedam, bo je chyba możemy sprzedać w gildii podróżników, tak mi się wydaje tylko. Albo się mylę. No nie wiem, ale trzeba by się tutaj pozbyć części rzeczy, bo mamy duble. Tak samo w sumie pierścionki też moglibyśmy sprzedać, te, które mamy zdublowane, bo raczej nie widzi mi się trzymania ich w jakikolwiek sposób i też nie możemy ich tutaj sprzedać. No dobra, okej, to w takim razie zbieramy kifruty, zobaczymy ile uda nam się ich ogarnąć. Mam 279, czyli potrzebujemy jeszcze 200, około 230, tak? Coś ten deseń. A ile mamy dni na to jeszcze? 6 dni. Mam nadzieję, że kurczę, tu jest jednak dobrze wyliczone. Naprawdę mam taką cichutką nadzieję. No i słuchajcie, też będziemy musieli przygotować w sumie pole już tak powoli do tutaj ogarnięcia kolejnych tych. Kolejnej pory roku. Cały czas się zastanawiam, słuchajcie, nad tymi unimohatami, kurczę, pieprzonymi. No nie wiem, wiecie co, tak na dobrą sprawę, jak to w ogóle ogarnąć, bo z jednej strony to jest spoko, bo tak na dobrą sprawę nie musimy za bardzo tutaj nic robić, ale słuchajcie, z drugiej strony, jakby nie patrzeć, tutaj nie mamy zbyt dużo roboty na farmie. W sensie, raz się podleje, wszystko się ogarnie, potem tylko taką dobrą sprawę zbierać i zasadzić na nowo, a to nie jest jakaś wybitna filozofia, co prawda trochę czasu nam oczywiście na to schodzi, tak, jak najbardziej, ale no sam fakt. Wiecie co, wystarczy nam na pewno, to już widzę, że nam wystarczy, bo tu już mamy 170, nawet pewnie jeszcze więcej, będziemy chyba mieli około 200 nawet, to easy peasy lemon squeezy, także już nie będziemy tutaj nic przerabiać, nie będziemy już nic siać, więc jest git. Generalnie chciałbym się, wiecie co, jeszcze udać też do kasyna, żeby tam spróbować wygrać ten kolejny upgrade, w sensie Scarecrowa już tego maksymalnego, ale jak to wyjdzie, to zobaczymy. No dobra. 216, więc tutaj raczej będzie spoko wszystko. Lipa jest taka, że to każde jedno, kurde, tego dolca kosztuje. Jednego golda, lipa trochę. Dobra. To teraz tak, potrzebujemy jeszcze goat cheese'a. Powinien być, jasna sprawa. I teraz tak, potrzebuję jeszcze rzeczy do wędki. Mam nadzieję, że ja tutaj gdzieś mam jakiś ten, coś, ten nasz boberek śmieszny. Chyba nie bardzo trzeba zrobić. Pytanie tylko, czy mam surowce? Mam, dobra, to zróbmy jednego. I dobrze by było, wiecie co, żebyśmy zrobili tą lepszą przynętę, ale do tego to, co ja potrzebowałem w crafting. Gdzie jest w ogóle ta lepsza przynęta? Tutaj. Fiber, bug meat i... slimy. Aha, bug meata to ja nie mam. Hehehe. No to wiecie co? Będzie chyba problem. Bug meat. No, mamy jedną sztukę. Więc tutaj zbyt dużo, wiecie co, nie zrobimy, bo potrzebujemy i tak 5 sztuk, żeby zrobić tą lepszą przynętę, a mamy jeszcze 16. No ale to będziemy mieli tutaj te słabsze. Także tutaj za bardzo nic w sumie nie zmienimy. Dobra, jeszcze tak, miałem te dwa kegi tam jeszcze sobie wrzucić, to wrzucimy szybko. Dobra, kawkę jeszcze mamy minutę, więc easy peasy. Dobra. Okej. Czyli słuchajcie, teoretycznie mamy, powiedzmy, że wszystko przygotowane do wszystkiego, co powinniśmy robić. No teraz musimy złowić te ryby. Co do jedzenia na łowienie, to bardzo średnio, ale możemy, słuchajcie, pójść do... No, zapomniałem wsiąść. Możemy, słuchajcie, pójść do Williego i może spróbować coś u niego kupić, bo wydaje mi się, że Willy chyba miał jakieś żarcie, które właśnie pozwalało wbić jakiś tam delikatny chociażby poziom phishingu, więc zaraz sobie to sprawdzimy. Plus jest taki, że mamy tutaj skrócik, więc raczej problemu nie będzie. Siema Lia, proszę bardzo, twój birthday gift. Dobra, jest Willy u siebie? Nie wiem czy jest. Jest. O, wiecie co, a może Willy ma lepszą przynętę? O nie, nie ma.
Ale dobrze mi się wydawałem, Matroid Soup. To słuchajcie, ja kupię dwie. Miejmy chociaż tak ciutkę trochę poziomu. Natomiast dobra, myślę, że tak. W obecnej chwili zrobiłem wszystko, co powinienem zrobić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. I zaczniemy, słuchajcie, od ryb radioaktywnego karpia. Potem zrobimy Glacier Fisha, na końcu zrobimy legendę. Tak będzie trzeba to zrobić i tak będzie trzeba to ogarnąć. Także mam nadzieję, że się uda. No, mamy ten delikatny boost do fishingu. Więc liczmy na to, że będzie jednak git. Szkoda tylko właśnie, że gra nie pokazuje nam, w którym momencie łowimy legendę, tak? To jest, tak bym powiedział, troszkę lipa. Dobra, karpia to my nie chcemy. To też jest zwykły karp. O, poproszę radioaktywnego. Please. Naprawdę się nie obrażę. Wiecie, prawda jest taka, że my nie mamy zbyt dużo dni na to. Mamy 2 dni do zrobienia, więc to jest tak naprawdę dzisiejszy dzień. I chyba... jutrzejszy. No patrzcie, no i nie dostanę tego karpia lepszego. Come on. O, kibiny nam wypadły. No ale to już, prawda jest taka, że nie ma sensu tutaj czegokolwiek łowić. W sensie sadzić, o, nie łowić. No dobra, wrzućmy, no ta przynęta jeszcze jest, więc wrzućmy tutaj spławik. I słuchajcie, ja chyba wam przyspieszę do momentu, aż ta ryba mi nie wpadnie, bo no ja widzę, że tutaj coś tak czuję, że dużo czasu spędzimy tutaj. Nie wiem, co tu się wydarza, ale mam chyba gigantycznego pecha w dniu dzisiejszym, bo... właściwie przez cały dzień nie chciała mi wypaść i nie wypada do tej pory, jak sami widzicie, ten radioaktywny karp. Stwierdziłem, że będziemy łowić do godziny 8 mniej więcej, do momentu, kiedy nam ostatnia ryba nie wpadnie i zmienimy po prostu lokację, bo i tak musimy jeszcze iść do gildii podróżników, żeby posprzedawać rzeczy. Więc najwyżej przerzucimy się na legendę dwójeczkę. Ale powiem wam, że nie wiem, czy coś mi się zbadżyło. Czy mam po prostu tak gigantycznego pecha, że ten mutant karp nie chce tutaj przyjść. W międzyczasie sprawdziłem sobie jeszcze jedną rzecz. Mianowicie... nie wiem, czy tutaj coś mamy takiego. Ale widzę, że chyba nie mamy. Mianowicie gdzieś przeczytałem, że jest coś takiego jak Curiosity Lure, czyli wabik... jak to nazwać fachowo? Wabik... nie łów mi tu. Wabik, curiosity, to jest ciekawość, czyli ciekawski wabik, coś w ten deseń, ale powiem wam szczerze, że curiosity lure. Increase your chance to catch a rare fish, shipping box wheelie. Ale skąd my to możemy zebrać? Nie mam bladego pojęcia, domyślam się, że pewnie trzeba gdzieś kupić, albo wydropić. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Także ja nie wiem, jak my to, szczerze powiedziawszy, zrobimy i ogarniemy. Naprawdę, bardzo bym chciał. Znaczy, mamy jeszcze kilka dni, więc ewentualnie no, spróbuję tutaj się trochę bardziej do tego wszystkiego przygotować. Aczkolwiek, no nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. A, i nie mogę, widzę, sprzedać tych hełmów. A coś fajnego tutaj mamy do kupienia, generalnie? A wiem na pewno, że możemy kupić Galaxy Sworda, tylko że on jest w cholerę drogi, ale... o, i Galaxy Hammer też jest. Także tutaj ludzie też Galaxy Hammera używają, bo podobno robi nawet większy damage niż cały nasz ten. Więc to swoją... aha, nie przejadę tu przecież na koniu, bo przecież jakżeby inaczej. Więc moi drodzy, resztkę dnia spędzimy na łowieniu w tym miejscu. Może uda nam się ogarnąć Legendę 2. Na przykład teraz, niekoniecznie. Także znowu wam przyspieszę czas. No wiecie co, to jest chyba ta ryba. Ale widzę, że się rzuca jak popierdzielona. Więc ja nie wiem, czy my ją złapiemy.
ale właśnie lipa jest taka, że nie ma pokazanego, co jest legendą. Chociaż legendy bardzo łatwo, jak wiecie o tym doskonale, wyhaczyć, że to jest legenda, bo się strasznie rzucają. Ale to, co tutaj się dzieje, to jest po prostu pogrom. Dlatego ja tak bardzo nie lubię łowić ryb w Stardew, przynajmniej do wbicia tego 10 poziomu. I też wiecie co, zastanawiam się bardzo, czy nie zrezygnować z tych minigierek i po prostu łowić ryby. Jest taki mod, który daje nam możliwość tego, że eventy idą w odstrzał. Więc, no patrzcie, no przecież to nie jest, ja nie idzie tego złapać w ogóle, no. Weź się uspokój, rybo. No to jest na pewno legendarna, no nie ma innej opcji, żeby to nie była legendarna ryba. Patrzcie, powiedziałem uspokój się i się uspokoiła, tak? Ho, halleluja. Nice. Oto słuchajcie, udało nam się wyłowić legendę, więc myślę, że teraz zrobimy sobie Glacier Fisha. Tylko czekajcie, jaka będzie najlepsza droga i ścieżka dla nas? Chyba od nas z domu będzie najszybciej. No jeszcze chciałbym, słuchajcie, tego mutant karpia zrobić, ale mówię, no cały dzień, słuchajcie, tam spędziliśmy i absolutnie nic się nie wydarzyło, więc no jest problem. Jest problem, ale liczę... A dobra, nie musimy w sumie zbierać tych rzeczy, bo tutaj one i tak się nam nie zniszczą, a zapomniałem o nich zupełnie, ale chcę jak najwięcej tych ryb spróbować wyłowić jeszcze dzisiaj. Także tutaj Glacier Fish Juniora łowimy oczywiście w tym samym miejscu co zawsze, zresztą każdą z tych legendarnych ryb łowimy w tym samym miejscu, więc musimy iść na tą małą wysepkę na dolny taki, nie wiem jak to nazwać, cypel, coś w tym stylu, stoimy tutaj i łowimy w tą ciemniejszą wodę. Zaraz się okaże, że za pierwszym rzutem wyjdzie Glacier Fish, nie? A Mutant Carp przez cały dzień nie chciał paść. No i skąd ja wiedziałem, że tak będzie? O Boże, nie złapię tej... Chociaż... No, ja wiedziałem, że tak będzie. Teraz nie wiem, czy mi się skończyła kawa, czy mi się skończyła... No i dupa. Czy nie skończyło nam się żarcie na rybę. Dobra, ale wiemy już na pewno, że Glacier Fisha... Glacier Fish działa. Nie wiem, co z tym mutant karpiem, bo on powinien tam być. Ale sami widzicie, że praktycznie cały dzień... No i zobaczcie, i znowu jest kolejna sytuacja... że tutaj wpadają mniej więcej od razu, a ten mutant karp cholerny nie chce. No i dupa, ja tego nie wyłowię. Muszę zobaczyć, wiecie co, kiedy możemy wyłowić sardynki. To byśmy zrobili sobie ten lepszy... No i patrzcie, i za każdym razem teraz wpada. No i kurde, no przecież mnie popierdzieli za chwilę z tą rybą. I patrzcie, i będzie za trzecim razem. No i oczywiście, że jest za trzecim razem, czy tam czwartym już nawet. Także sami widzicie, że... No... Boże, ja tego nie wyłowię przecież. Się rzuca jak... Musimy chyba poczekać na ten odpowiedni moment, jak ona nie będzie się rzucać, bo czasami jest tak, że ten difficulty w przypadku tych ryb legendarnych się jakby dziwnie zmienia, coś w tym stylu, i one aż się tak nie rzucają. Teraz jestem ciekaw, czy to będzie Glacier Fish Junior. Bo się, ale się dziwne, bo się tak nie rzuca. No i... No nie wierzę, że... Halo! Nawet z rybą, która się tak mocno nie rzucała, nie jestem w stanie jej złapać. O, nienawidzę łowienia w Stardew. A, no tak, getting late, a ja oczywiście zarzuciłem. Także ja myślę, że ja nie jestem jedyny, który ma gigantyczny problem z łowieniem ryb w Stardew. Oczywiście te wszystkie podstawowe to tam pal licho. Ale te legendy to jest... W niektórych momentach naprawdę, moim zdaniem, poracha. No jak ja mam to, jak ja mam zacząć w ogóle? Jak ja mam zacząć? Uspokój się. Jak legenda tam na górze? Uspokój się. Stój w miejscu. Nie ruszaj się aż tak bardzo. Skarb mam w dupie. Ty jesteś skarbem moim, rybko. Widzisz? 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 No i widzisz? No i dało radę. I dało radę. No dobra, to moi drodzy, został nam tylko radioaktywny karp, tak na dobrą sprawę, więc ja nie wiem, czego wyłowię, bo jeżeli to będzie tak wyglądało, że znowu cały dzień jej nie wyłowię, no to będzie lipa, aczkolwiek no nie ukrywam, że miło, że się udało wyłowić te dwie inne,
A karp chyba nie był jakoś wybitnie trudny. Karp jest chyba prostszy od tych wszystkich, które łowiliśmy dzisiaj, więc myślę, że też nie będziemy mieli jakoś tak zbyt dużego problemu. Dobra, wiecie co jest pierwsze? Ja jeszcze tutaj pozbieram jednak te rzeczy i od razu sprzedamy. Chociaż chyba nie zdążę już dojść do shipping boxa. Ale i tak nie jest źle. Także no zostaje na ten... Czekajcie. To było Radioactive Carp. Aha, tutaj nawet w ogóle nie mam napisane, gdzie on jest. Szkoda. Swoją drogą, czy ktoś z was wie, może najlepszy sposób na ogarnięcie tej radioaktywnej rudy oprócz zadań dla pana Ki? Czy jest w ogóle jakakolwiek możliwość, żeby to w jakiś inny sposób ogarnąć? Bo przyznam się szczerze, że no, musimy czekać w takim razie na zadanie, które nam po prostu to wszystko udostępni i pozwoli. A takie czekanie jest strasznie, strasznie denerwujące, że musimy tyle czekać. Dobra, nie wiem co z tym hełmem zrobić, bo ten hełm to nam trochę tutaj przeszkadza, bym powiedział. Dobra, geody do geod. Jeszcze tak, tu możemy jeszcze wrzucić kość. No to wrzucę tutaj, bo tego już nie będziemy sadzić. I idziemy spać. Także moi drodzy, dzisiejszy dzień mamy zaliczony. Aczkolwiek nie ukrywam, że trochę lipa z tym karpiem w szczególności, niestety. Ale cóż, no nic na to nie poradzimy, nic z tym nie zrobimy, tak musi być. Ale szkoda, i tak szkoda. No dobra, 5 sztuk, więc na pewno to zrobimy. No, radioaktywny karp, biom balans też będziemy musieli zrobić, ale to na spokojnie. Myślę, że bez problemu zrobimy te 20 ryb w oceanie. Natomiast w następnym odcinku znowu będziemy cisnąć tego radioaktywnego karpia i mam nadzieję, że tym razem się uda, bo jak nie, ja to się wkurzę. A ile nam zostało dni w ogóle? Final day. No, czyli w następnym odcinku musimy go złowić, także miejmy nadzieję, że się uda. Także moi drodzy, ja wam za dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, cześć. Pa, pa.